zespołu została Marta Biedziak. Poproszę trenerów reprezentacji Polski o wręczanie tej nagrody pana Zbigniewa Krzyżanowskiego. A następnie pana Andrzeja Biedziak, tak na zmianę. SMS Szkoła Mistrzostwa Sportowego Łódź. Adrianna Sobca. Jeszcze raz pana Zbigniewa Krzyżanowskiego poproszę. Energia Gdania Gdańsk. Anna Bozowska. Wybór do grona i trenerzy reprezentacji plus inni goście. I tak. Najwszechstronniejszą zawodniczką została uznana Gracja Szulc. Thank you.
Mistrzostwa Sportowego Poznań. Poproszę pana Andrzeja Pecia o wręczanie. O wręczanie nagród. Trzecie miejsce. Trener kadry juniorek. Pan Zbigniew Krzyżanowski, pan trener kadry kadetek Andrzej Pek. Bardzo przepraszam. Bardzo proszę jeszcze raz pan Martę Biedziak. Ale teraz trzecie. Bardzo proszę o wystąpienie całego zespołu uczniowski lub sportowy Szkoły Mistrzostwa Sportowego Łódź. Jest to reprezentacja Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Łodzi, która zdobyła brązowy medal Mistrzostw Polski Kadety. I Polski Związek Piłki Siatkowej przygotował niespodziankę, czek na 3000 zł dla zespołu. Włodzimierz Sadański. Wolnym był reprezentant Polski. Złoty medalista mistrzostwa świata olimpiady Zdana Prosa. Siatki. Gratulacje. Uważaj, żeby cię nikt nie wylepił. Puchar wręczony. Medale na szyję. Najważniejsza uroczystość. Proszę Państwa, jeszcze chwilę. Wyróżnienia również dla trenerów. Jeszcze nie widzisz, że musi tam czekać? Nie wolno. Wicemistrzostwo Polski, drugie miejsce.